Polski w Unii Europejskiej, zwłaszcza dla Was, młodych ludzi. Honorowy patronat nad konferencją objął marszałek województwa lubelskiego, pan Marcin Jabłoński, którego serdecznie witamy na sali. Inwestycją jest inwestycja w siebie, we własnej edukacji.
wątpię. Dlatego wy musicie wykorzystać. Ja jestem babcia, ale jestem kreatywna babcia, która też pomoże umyśli, prawda? I tutaj mamy przedstawicieli super specjalistów i to jest dla was. Jedźcie, kształćcie się i... Po zdobyciu wielu doświadczeń, nowych kwalifikacji, umiejętności. Tak naprawdę taki jest cel tego typu spotkań, bo warto się pouczyć na tę zagranicę, zobaczyć, jak wygląda świat, zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje, a potem oczywiście, i to jest cel główny, który nam przyświeca, chcielibyśmy, żebyście wszyscy wrócili do Polski, oczywiście do swojego regionu, do województwa lubuskiego, i tutaj później inwestowali w to, czego nauczycie się w świecie, ale ten popyt krótszy, dłuższy, w dzisiejszych czasach wydaje się coraz bardziej niezbędny, stąd też będziemy zachęcać do tego, by śmiało poruszać się po świecie, ale jeszcze raz powtarzam, główne przesłanie jest takie, abyście wrócili tutaj do swojego miasta, regionu, budowali swoją przyszłość, zakładali swoje rodziny, stawiali swoje domy z tym terenem, wiązali się na zawsze. Chciałem to powiedzieć. A my do zobaczenia. Ja zaraz jadę. Do zobaczenia.